Dzień dobry, witam bardzo, bardzo serdecznie w Akademii Psychobiologii Zdrowia na naszym kolejnym pięknym spotkaniu, tym razem majowym. I to majowe spotkanie przebiega w klimacie inspiracji majowych. Ja bardzo się cieszę, więc witam serdecznie wszystkie panie, które przybyły na nasze spotkanie, wszystkie osoby, które zainteresowane są psychobiologią i chcą posłuchać dziś więcej. I oczywiście też serdecznie witam te osoby, które są pierwszy raz na takim spotkaniu i być może zostaną z nami dłużej, ponieważ zaciekawią tematy, które będziemy poruszały. Bardzo ciepło i bardzo serdecznie witam uczestniczki, studentki Akademii, panie, które przeszły już część drogi w Akademii i dziś chcą podzielić się swoim doświadczeniem. To doświadczenie będzie bardzo różne, będzie dotykało różnych tematów, natomiast takim tematem nadrzędnym, tak to sobie umyśliłyśmy, będzie nasz dobrobyt, czyli dobrostan. Bo tutaj ten dobrobyt i dobrostan my też rozumiemy bardzo różnie. Moje dobre zdrowie jest moim dobrobytem. Ja z tego jestem bardzo dumna, bardzo się cieszę. Natomiast również dobrostan to jest poczucie bezpieczeństwa, to są nasze finanse. I nie można udawać, że to nie jest ważne. Pieniądze są ważne, tak samo ważne jak nasze zdrowie. Do tego jesteśmy w takiej pięknej energii wciąż, w majowej energii. I to oczywiście z punktu widzenia planet, to jest taka energia, która związana jest z archetypem byka. Natomiast tym bardziej temat, który podejmiemy, czyli temat dobrobytu, dobrostanu, wiąże się bardzo mocno właśnie z przyjemnością posiadania, bycia, czyli archetypowy byk powie: lubię mieć, lubię być, czyli lubię istnieć, być dobrze osadzoną w materii. Do tego czasami idziemy, tak? Nie jest zawsze tak, że ta droga jest prosta. Natomiast ta ważna informacja jest taka, że my zawsze możemy wprowadzić zmiany w naszym życiu i zawsze możemy stworzyć coś, z czego będziemy zadowolone. Czyli ta nasza droga dobrobytu to jest też droga, na którą musimy wejść. I czasami na początku ona nie ma tego znaku dobrostanu, dobrobytu. Natomiast to nasza decyzja powoduje, że ta droga taką się staje. Dobrobyt wynika ze sztuki tworzenia z miłością. I to oczywiście jest inna wibracja, bo to nie jest ta typowa, ciężka wibracja, która związana jest z ziemią w taki sposób, jaki jeszcze do niedawna postrzegane to było w wymiarze 3D. Bez tej duchowości, bez zaproszenia duszy, bez zaproszenia miłości do naszego tworzenia, dlatego tak dużo programów jest również wśród naszych przodków, że pieniądze zdobywało się ciężko, że na pieniądze trzeba było ciężko pracować, że pieniądze szczęścia nie dają. A gdzie tutaj mowa o jakimkolwiek dobrobycie? Natomiast no, wszystko zmienia się. Wibracja się zmienia, energia naszej Ziemi się zmienia, zmienia się nasza świadomość, która staje się tą rozszerzoną świadomością. I tutaj coraz częściej dotykamy dosłownie tematu sztuki. Dlaczego? Dlatego, że my jesteśmy twórcami, my jesteśmy artystami, my jesteśmy artystami, twórcami naszej drogi życia. No i na pewno mówił o tym i mówi o tym Don Miguel. On pierwszy pokazał, że my jesteśmy twórcami i artystami, czyli to nasze życie jest sztuką. I to, jak wygląda to nasze życie i czy my możemy mówić o dobrobycie, będzie pokazywał ten układ, czyli związek, jaki my tworzymy ze sobą. Czy to jest związek miłości? Bo jeśli to jest związek miłości, to nasza rzeczywistość stanie się dziełem sztuki. Jeśli w tym związku, który tworzymy, zabraknie miłości, to stanie się kopią, falsyfikatem dzieła, a na pewno nie będzie tym dziełem. Dlatego tak ważne jest, żeby obejrzeć siebie w tym. I my postanowiłyśmy tutaj z paniami, żebyśmy mogły się przyjrzeć temu, jak wyglądała właśnie ta droga, jak ta droga wygląda, jak my odkrywamy siebie.
jak stajemy się właśnie twórczyniami i pielęgnujemy to dzieło, którym my jesteśmy. Dlatego na początek chciałabym przytoczyć taki krótki tekst, który zawsze ze mną był. I też z tym tekstem wzrastałam. Z tym tekstem stawałam się bardziej sobą. Bo to nie zawsze jest tak, że od początku jesteśmy już takie osadzone i takie pewne siebie. Czasami jest to droga, która jakby wymaga tego czasu, aby dotrzeć do tego, kim jesteśmy. I zawsze ten tekst ze mną był. I zanim oddam dziś Panią głos, to go przytoczę. Kim jestem? Kim jestem, by być kimś genialnym, cudownym, utalentowanym, niesamowitym? A w zasadzie, kim ty jesteś, by kimś takim nie być? Jesteś dzieckiem Boga. Umniejszanie się nie służy światu. Nie ma nic oświeconego w kurczeniu się po to, aby inni ludzie nie czuli się niepewnie w twoim towarzystwie. Wszyscy mamy świecić wewnętrznym światłem. Urodziliśmy się, aby okazywać miłość, która jest w nas. A kiedy pozwalamy świecić naszemu wewnętrznemu światłu, to nieświadomie pozwalamy innym ludziom na to samo. Kiedy uwalniamy się z własnego lęku, nasza obecność automatycznie uwalnia innych. No i myślę sobie, że to jest dobry początek, ponieważ mamy tutaj dziś i uwolnienie, i ten pierwszy krok. A krok w psychobiologii związany jest z ruchem. Więc serdecznie zapraszam i bardzo serdecznie witam dziś moich gości, czyli panią Olgę Majdę, panią Monikę Stec, panią Katarzynę Bom i panią Adriannę Tomalak. Witam serdecznie panie. Dzień dobry. I zapraszam. I zapraszam no, do naszego tematu, tak? Zapraszam do naszego tematu. Jak to jest z tą drogą? Jak to jest wejść w ruch w ogóle? Bo czasami ten ruch miałyśmy zatrzymany. Historie rodowe, różne lojalności, które nam nie pozwalały, bo bałyśmy się. Również czasami bałyśmy się pokazać, tak po prostu. Więc zapraszam serdecznie. Panią Monikę zapraszam. Bo to jest jej Pani Wioletta. Tak, dziękuję bardzo serdecznie, dziękuję za zaproszenie na to spotkanie i tak, to jest właśnie ten ruch, ten pierwszy krok, to jest właśnie taki temat, z którym mierzę się, wychodzę z niego, bo jest on po prostu procesem, ale mi tutaj zarezonowały te piękne słowa, które pani przytoczyła, że jak uwalniamy siebie, uwalniamy innych. I to po prostu jest też takie dla mnie na ten moment ogromnie uwalniające. W tym po prostu jakby kontekście, że ja mogę już sobie pozwolić na to, aby być sobą, aby kroczyć tą po prostu ścieżką, tą drogą, która się rozszerza, która jest coraz pewniejsza, która wymaga ode mnie takiego coraz większego skupienia wewnętrznego, żeby po prostu na nią wchodzić i kroczyć. I ja tutaj chciałam też podzielić się tym, że dla mnie właśnie to takie otwarcie się na swoją wewnętrzną prawdę, na to, kim jestem, na to, co jest takie prawdziwe moje, jest takim bardzo dużym przełomem w moim życiu, bo do tej pory, tak jak wcześniej rozmawiałyśmy dzisiaj na sesji Q&A, ja robiłam taką partyzantkę po cichutku, tak żeby nikt nie widział, żeby po prostu to było tylko sesja jeden na jeden i siedziałam w takiej banieczce, takiej bezpiecznej banieczce. I dla mnie teraz tym ogromnym i dużym krokiem, takim przełomowym, jest właśnie wyjście z tego. I to, że tutaj jestem, to jestem wdzięczna i sobie, i pani, bo mnie pani po prostu wyciągnęła z tej banieczki i dzięki temu po prostu mogę się rozwijać, mogę po prostu
czuć, że żyję, bo to mi dodaje takiej energii, skrzydeł, to, że robię to, co kocham. To, co po prostu też służy innym, bo to jest takim moim takim chyba najwyższym przesłaniem, żeby być spójna ze sobą, ale żeby również przynosiło to w pewien sposób zadowolenie i wsparcie dla innych. I takim największym w sumie dla mnie największym takim powiedziałabym elementem, będąc właśnie na akademii, ucząc się tej przestrzeni, słuchając pani i tych wszystkich pięknych lekcji, to było to, że ja w końcu wiem i mam tą świadomość, że ja czuję się bezpiecznie, bo sama mogę sobie pomóc, bo te wszystkie narzędzia, które dostajemy, które jakby uwewnętrzniamy, bo pracujemy z nimi na co dzień, bo to nie jest praca od święta, tylko to jest obserwacja i taka uważność każdego dnia na to, co się dzieje, na to, gdzie się uderzymy, co nas zakłuje, o czym pomyślałyśmy, bo to jest dla mnie też bardzo ważne, bo ten umysł to robi po prostu wszystko i jest tak przebiegły, że czasem się naprawdę trzeba dobrze pilnować, żeby mu nie pozwolić na to, żeby nas przechytrzył. Natomiast obserwując to wszystko i będąc taką skupioną w sobie, uważną, daje mi to taką pewność, że ja po prostu w każdym momencie mogę sobie pomóc, bo już nie jeden konflikt, nie jedną dolegliwość po prostu rozwiązałam, zatrzymując się i myśląc, o czym ja pomyślałam, co to do mnie przyszło, w jakiej sytuacji byłam. I to po prostu jest ogromnie cenne. I moim po prostu skromnym zdaniem tego powinni uczyć w szkołach. To powinna być podstawa wszelkiej nauki, bo nam naprawdę nic więcej nie jest potrzebne, tylko mieć tą pewność, że my sobie w każdej sytuacji ze swoim zdrowiem i taką witalnością, taką lekkością możemy poradzić i nie musimy nigdzie biegać. Ja od 8 lat nie byłam u lekarza i odpukać nie mam, nie wybieram się. Jasno sprecyzowane, prawda? Tak, i po prostu mam to uwewnętrznione i to jest moja baza, to jest moja taka naprawdę ogromna, solidna podstawa. Bo przepracowałam to na sobie i ja wiem, że to działa. I czasem są takie momenty, że po prostu jest krótka takie uświadomienie i jest od razu reakcja w ciele, puszcza, a czasem to jest tydzień, czasem 2 miesiące, czasem pół roku. Jest to procesem, bo otwiera się i rozpakowuje kolejne rzeczy. Natomiast to jest bezcenne. To jest bezcenne i możliwe przy uważności, przy tym nudnym słowie, prawda? Tak, a pani nam go powtarza co chwilę, ale to jest bardzo cenna lekcja, najcenniejsza. Ta uważność jest po prostu w moim odczuciu najważniejsza. Tak. Dlatego ja jestem ogromnie za to wdzięczna i naprawdę wszystkim paniom, które nas słuchają, które nas oglądają, wszystkim osobom z tego miejsca po prostu polecam z całego serca, żeby zainwestować właśnie też w siebie i w tą swoją po prostu uważność, żeby się tego nauczyć, zwyczajnie nauczyć i praktykować w codziennym dniu. Wtedy można po prostu lekko iść przez życie, wiedząc, że ja kiedyś na przykład nie mając tej świadomości jeszcze, to po prostu były zmartwienia, bo ja na przykład w 2015 roku byłam w takim stresie, nałożyła się i praca, i chęć zajścia w ciążę i to wszystko mnie tak po prostu przygniotło, że przez kilka miesięcy, 3 miesiące, ja miałam takie zapalenie pęcherza, że nie mogłam się wysiusiać i każdy tego rana
wyciskając jedną kropelkę moczu, to był tak ogromny ból. Ja wtedy pamiętam, byłam w prywatnej klinice, leczona przez lekarzy, którzy na mnie eksperymentowali. Ja po 3 miesiącach takiego życia, nie życia, bo to nie było życie, to było bardzo po prostu trudne. Powiedziałam dosyć, ja biorę swoje życie w swoje ręce i od tego czasu ja zaczęłam po prostu coraz świadomiej żyć i coraz więcej właśnie się zaczęło otwierać i też przyszła Akademia Pani Wioletty i to po prostu było tylko moją decyzją, wewnętrzną decyzją, że ja tak nie chcę, że ja chcę w zdrowiu i że ja sama też mogę, bo zobaczyłam to po prostu na sobie. Pani Moniko, był temat terytorium wtedy, prawda? Bo jak pęcherz, to na 100% był konflikt biologiczny, który dotyczył terytorium, bo tylko wtedy nam tak pięknie pęcherz zareaguje, tak pięknie, nie? Dla nas. Tak. I na ten moment ja wiem, że na przykład jak nie mogę zaznaczyć swojego terytorium, jak gdzieś po prostu, bo to umysł wszystko kreuje, no to po prostu jest ta spójność. Jeżeli umysł gada swoje, bo jest automatyczne, bo te tory jeszcze są, no to pęcherz tak samo czasem się u mnie odzywa. Ale ja mówię, ja cię widzę, ja już po prostu wiem, o co chodzi. I zaraz szybciutko szukam, co to była za sytuacja. Aha, mam. No to i pęcherz po prostu odpuszcza. I to jest właśnie ta magia, nie magia. To są te narzędzia, które są tak proste, jeżeli my po prostu jesteśmy otwarte na nie. I chcemy w to wejść. No. Także to jest magia, to jest po prostu ogromna wdzięczność. Bo pani na pewno przeszła długą drogę, przepraszam, i pracę, żeby sama do tego dojść, a potem nas uczyć tego. To jest piękne. Tak, no, było tego dużo i ta droga nie zawsze była łatwa. Natomiast no, nie zamieniłabym jej nigdy na żadną inną. To jest Tak. niesamowite doświadczenie. Rozmawiałyśmy wcześniej, zanim pojawiłyśmy się tutaj oficjalnie, właśnie o tym ruchu, tak, o tym takim niesamowitym odkryciu, które pani zrobiła, zaglądając w genealogię. Tak, dzisiaj właśnie dzieliłam się tym na sesji pytań i odpowiedzi i ostatnio koleżanka przeprowadziła ze mną sesję konstelacji i po prostu na tej sesji zostałam jakby skonfrontowana z moimi przodkami, z dwojgiem mężczyzn, braci mojego dziadzia, którzy jakby działali w ruchu oporu i zostali rozstrzelani przez Niemców. I to był temat tabu w sumie w rodzinie, bo nikt o tym nie mówił. I ja też nie mam za wiele informacji na ten temat. Natomiast co wyszło tutaj na sesji, to to, że ci dwaj mężczyźni, oni mieli tą odwagę w sobie do stawania właśnie w swojej prawdzie, do mówienia otwarcie, co myślą, co czują, co jest tak naprawdę dla nich właściwe. I ta sesja właśnie pokazała mi, jak bardzo uwalniające to z ciała też było, bo tam masa energii przepłynęła, emocji, taki zacisk tutaj właśnie w gardle. I jak kilka razy też powtarzałam sobie te zdania, które jakby usłyszałam podczas tego procesu, że ja po prostu wychodząc ze swoją prawdą, moi przodkowie postawili swoje życie i po prostu oddali swoje życie za to. Natomiast ja ze swoją prawdą już nie muszę iść tą samą drogą. Ja ogromnie podziękowałam za to, że w ogóle ta cała sytuacja została mi pokazana, że taka była pamięć w rodzie, że taką pamięć miałam też w moim ciele, że ten zapis gdzieś głęboko, podświadomie był we mnie, chociaż świadomie nie miałam o tym pojęcia. Natomiast to też przyniosło olbrzymie uwolnienie, że ja już mogę być też i niezłomna, i prawdziwa, i że ja też mam tą odwagę, mam ten zasób w sobie, z którego mogę czerpać
I to naprawdę było takie bardzo, bardzo uwalniające dla mnie. Samo uświadomienie i po prostu pozwolenie ciału przepuścić tą energetykę, która była zapisana, tą informację, która była zapisana. To co to pokazało? Ty nie musisz zatrzymywać ruchu życia. Oni zapłacili cenę, tak? Za to, że byli w ruchu oporu, stracili to życie i później kolejne pokolenia mają informację o tym, że jeśli się pokażesz, jeśli wyjdziesz przed szereg, to stracisz życie. I później jest problem z pokazaniem się, z wyjściem, ze zrobieniem tego ruchu. Ale skoro oni już wzięli, to ja już nie muszę tego nieść, nie? Tak, to się wiązało właśnie, pokazanie się, wyjście, powiedzenie, wiązało się ze śmiercią. Dlatego to było tak u mnie mocne. Ja czułam gotowość i tylko coś w środku. Ja nawet nie byłam w stanie opisać i określić, co to jest. Ale tam był właśnie ten lęk, tam był właśnie gniew też pod spodem, niezgoda na to, co się wydarzyło. Natomiast mówię, takie uświadomienie sobie, zobaczenie to też. Odegranie na tych długopisach, akurat w tym przypadku, to też było takie bardzo wymowne, że oni byli tak po prostu w sobie pewni siebie, pewni po prostu tego, co robią i w jakiej sprawie działają, że nawet po tej śmierci oni stali wciąż dumnie w sobie i wystali w tym. Tym bardziej, że tak się składa, że akurat długopis ma konotacje związane ze słowem strzelać. Tak. Mina, broń. Tak. Więc w tej symbolice pięknie to się pokazało. Natomiast tu Pani pięknie pokazała, jak programy rodowe, jeśli my ich nie rozpoznamy, potrafią nas blokować na lata. Tu był akurat program, który zatrzymywał ruch, żeby wejść na drogę, żeby nie bać się, żeby się pokazać, bo doświadczenia rodu no, były trudne. Oni zapłacili życiem. No i teraz jest inaczej? Teraz jest inaczej, nawet jak dzisiaj rozmawiam, bo to jest moje drugie tutaj, drugi raz się wypowiadam u Pani w przestrzeni, to po prostu już jest zupełnie inaczej. Już ja nawet nie czuję tego. Może na początku jeszcze był taki lekki po prostu taki jakiś lęk, natomiast teraz już jest fajnie, już jest cicho, już jest czysto. Ja też mam tą świadomość, że kolejne takie wystąpienie będzie po prostu, będzie to rozpuszczać jeszcze bardziej i transformować właśnie w tą moją odwagę do stawania do tego, do stawiania się dla siebie i dla świata, dla wszystkich. I też jeszcze wspomnę, że jak samochód mi to pokazywał, bo też na samochód od kilku miesięcy, właśnie kontrolka odciśnienia opon. No świeci się cały czas i mówię do męża, żeby mi po prostu ją zresetował, bo nawet robiłam przegląd, ale przegląd tego nie uwzględnił. Kontrolka została. Opony ciśnienie mają, bo jeżdżę. Natomiast ta kontrolka mi cały czas pokazuje. Teraz po prostu w ten weekend będę taka bardzo stanowcza i dyrektywna i przypilnuję męża, żeby mi to zresetował. Wenusjańska energia archetypu byka będzie Panią wspierała. Natomiast recepta, wyjście, prawda? Działanie. To nie pozostała Pani w tym obszarze głowy, jak wiele osób pozostaje, że myśli o czymś, żeby coś zrobić, tylko to Pani zrobiła. Nam to wychodzi jako przejście przez bramę lęku, przez tą taką symbolikę też księżyca, nie? Jakby skrótami operujemy, ale wiemy, o co chodzi. Wychodzimy z tego. Tak, dokładnie. Ogromnie się cieszę. To jest dla mnie też takie wielkie przeżycie i wdzięczność, że jest taka przestrzeń, że Pani stworzyła taką przestrzeń, że jest to tutaj możliwe i to jest bezpieczne, bo ja czuję w sobie to bezpieczeństwo, ciało moje czuje bezpieczeństwo, a jak ciało to czuje, to znaczy, że jest bezpiecznie. Tak, ciało nam nie kłamie. Tu oczywiście mamy tylko jakby fragment, tak? Dzielimy się z paniami, które dziś nas słuchają, obserwują, gdzieś
inspiruje to ich osobiste doświadczenie. Natomiast podczas sesji pytań i odpowiedzi no, mamy ogromną przestrzeń na to, że możemy to zrobić wszystko, to co jest potrzebne do zrobienia. Czyli możemy przyjrzeć się tym programom, tak? Też pole się otwiera, więc można bardzo dużo zrobić. Więc to jest taki też bardzo wyjątkowy dla Pani czas, tak? Bo mamy tę piątkę i ta piątka w Pani piątkach odnalazła się, Pani Moniko. Tak, dokładnie. Ja też chcę powiedzieć, że po prostu tutaj też ta technika narracyjna, my mamy w przestrzeni Akademii właśnie tą możliwość napisania, wylania z siebie tego wszystkiego, co po prostu jest ciężkie, jest takie zaciemnione w nas. I jak przelewamy to na papier, jak przelewamy to i wysyłamy po prostu do przestrzeni, do grupy, to jakby to wszystko z nas schodzi wtedy. I ta technika narracyjna jest niesamowicie taka wspierająca i istotna. I to jest magia, to co się dzieje. Że to w ten sposób można sobie jakby oczyścić siebie też, bo to jest sposób oczyszczania. Narracja uwalnia nas, tak? Metoda narracyjna po prostu pozwala nam, żeby wybrzmiało to, co było zablokowane, często na poziomie ciała. No a tutaj możemy to po prostu uwolnić i rozpuścić. I to jest świetny moment na to, tak? Także nie bez powodu to nasze spotkanie też w maju, tak? Bo ma zupełnie inną energię. Nasze spotkania kwietniowe jeszcze były w tej czwórce, w tych takich ramach, w tych takich normach, a dziś tutaj króluje ruch, tak? I króluje tutaj archetyp ziemski, w energii ziemskiej. O tej energii opowie nam oczywiście pani Adrianna, tak? Bo jakby przejdzie płynnie od tego, od księżycowej pani Moniki, tak? Bo imię jest Moon, księżycowe. Więc teraz, jak to się ma, ten księżyc z tą ziemskością? Jak to jest, pani Adrianno? Tak, dzień dobry, witam wszystkich słuchaczy. Więc pani Monika przedstawiła nam właśnie ten moment wyjścia do świata, wynurzenia się, a dla mnie jest to jakby kolejne wyjście, ponieważ archetyp byka, a ja jestem takim rasowym, zodiakalnym bykiem, który ma swoje no, anielskie cechy, ale też niestety ma tą trudniejszą stronę. I ja wielokrotnie byłam zablokowana w możliwości realizacji tego, co jest typowe dla byka. Między innymi właśnie takie tworzenie, kreacja, wyjście do świata, bycie wśród ludzi, ta taka potrzeba gościnności, otwartego domu, ciepła rodzinnego, to moje przywiązanie do ludzi, do rzeczy. To na pewno w jakiś sposób i na którymś etapie mojego życia było przyblokowane i w zasadzie dzięki nauce w Akademii ja już teraz rozumiem, jakie programy niosłam i dlaczego tak się stało, ale ja teraz w tej chwili jestem już na drugim roku Akademii i dzisiaj mogę powiedzieć, że te moje urodziny, bycze urodziny, które akurat przypadały na nów, no były najpiękniejszymi, jakie wydarzyły się w moim życiu. I dzięki pani Wiolecie, dzięki Akademii mogę to powiedzieć, że jakby dałam sobie prawo do ponownego urodzenia się i istnienia, czyli pobłogosławiłam też ja siebie samą, pobłogosławiłam swoje istnienie i swoje życie i bardzo z tym mi jest teraz dobrze. I jeśli wrócimy do archetypu tutaj byka, to nasuwają mi się takie dwa określenia, poczucie bezpieczeństwa i dobrobyt. I one u mnie, że tak powiem, zazębiają się, ponieważ ja byłam takim bykiem pierwotnym, który musiał być zamożny, bogaty, bezpieczny
to nie było tylko tak egoistycznie jakby ukierunkowane, bo ja gdzieś zawsze z tyłu głowy miałam, jeśli być bogatą, to po co? No, może być taką dobrą ciocią, która robi prezenty, która przeznacza te pieniądze na jakieś cele. No i co się wydarzyło? Wydarzyło się tak w moim życiu, czyli nastąpił taki etap przejściowy, że w zasadzie byłam osobą chyba najbiedniejszą z całego rodu, patrząc na cały mój ród, która miała aspiracje. Wydawało się mi, że mam predyspozycję do tego, żeby właśnie być tą silną byczą zamożną, no ale rzeczywistość chciała inaczej. I po co to było? Ano po to, żebym w końcu zobaczyła to, czego przez długie lata nie widziałam, a nie widziałam przez bardzo długie lata, i dopiero nauka w akademii jakby oświeciła mnie i oświetliła mi tę drogę, ponieważ ja bardzo potrzebowałam być taką osobą zaopiekowaną. To znaczy, mi się marzyło życie w bezpieczeństwie, zorganizowanym przez kogoś drugiego, przez rodziców, przez męża, przez otoczenie. Obserwowałam inne osoby i miałam taki etap utyskiwania. O, ja biedna, o, politujcie się nade mną. No, nie pomagało mi to za bardzo w życiu. Potem weszłam również w archetypie byka cały czas, nie zapominajmy o tym, rozwścieczonego byka, czyli mi się należy, ja walczę tu o sprawiedliwość, prawda, że ja przywódca. No, no, nic to nie dawało. I w końcu, do czego bardzo zachęcam, pani Wioleta bardzo pięknie prowadzi spotkania otwarte też, z których mogą skorzystać wszyscy podczas nowiu czy podczas pełni, gdzie przekazywane są niesamowite treści i wystarczy, tak jak pani Monika mówiła, włączyć uważność i dotrze do nas to, co powinno dotrzeć. Na przykład w zeszłym miesiącu, kiedy byliśmy w archetypie barana, warto było sobie postawić pytania, czy potrafię myśleć samodzielnie, czy ja jestem osadzona sama w sobie, czy ja mogę polegać sama na sobie. No i ja zaczęłam sobie stawiać te pytania, a było ich niemało i dopiero ta lampka zaczyna się rozświetlać. Nie, dosyć, koniec utyskiwania. Koniec żądania. Osadzam się. Ja jestem silna. Ta moc jest po prostu we mnie. Ja zrobię wszystko, bo potrafię wszystko. Tylko, że to działanie musi być zgodne z tym moim wyższym ja. I to wyższe ja może kiedyś było niedostrzegane i tak nie umiałam jakby tej przestrzeni tworzyć. Natomiast teraz wiem, jak wartościowe jest to tworzenie w miłości i w zgodzie z tą duszą, czyli wybór tej ścieżki takiej. Moją wolą jest i moim zamiarem jest to, czego pragnie też moje wyższe ja. I to się zadziewa. Ja nie chcę tutaj tak odkrywać wszystkich kart, bo zachęcam panie właśnie, żeby szły po kolei od pierwszego modułu przez kolejne lata akademii, dlatego że otrzymanie na raz tych wszystkich informacji też może przytłoczyć. Dziś, ja pamiętam, kiedy zaczynałam akademię, to też z tego archetypowego byka, tak proszę mi powiedzieć wszystko za jednym zamachem, bo ja tak chcę. I tak obserwowałam panie z pakietu C, które były takie dojrzałe, w zasadzie nie miały potrzeby już zadawania pytań, potrafiły sobie same znaleźć odpowiedzi na te pytania, bo studiowały już ponad rok w akademii. I dzisiaj ja czasami też już właśnie mam takie momenty. Wystarczy, że mam potrzebę, żeby podziękować pani Wiolecie. Nie mam pytania, bo mogę sobie na to odpowiedzieć.
ale ta wdzięczność po prostu jest ogromna. I też jako archetypowy byk, ja tak mogę powiedzieć, że dzięki tej harmonii, która weszła w moje życie, a studiuję, o ile dobrze pamiętam, od 2022 roku, bo jakoś tak nie liczę, ale tak mi się zdaje, to absolutnie tak mogę określić, że to moje życie staje się coraz bardziej takie harmonijne i ja mogę się nim rozkoszować. Jest taki piękny francuski czasownik. Régaler de quelque chose oznacza rozkoszować się czymś i ja po prostu się tym swoim życiem absolutnie rozkoszuję. I to nie musi być bogactwo na poziomie majątku, który gromadzę. To może być najdrobniejsza rzecz. To może być, nie wiem, pyszna herbata wypita w słońcu. No to takie są, takie może przyziemne, banalne rzeczy, ale tak jest, to się tak celebruje życie dzięki tej świadomości i tej uważności, jaką się zaczyna posiadać, kiedy się wchodzi na ścieżkę po prostu no, edukacji w akademii. Także zachęcam wszystkich z całego serca. Jest zmiana, tak? Pięknie Pani powiedziała, Pani Adriano, tutaj o wielu kwestiach, natomiast jak czasami rozmawiamy sobie właśnie na sesjach, czyli w kuluarach, to również, a to jest ważne i w tym miesiącu i w ogóle dla nas ludzi, to jakby buduje się też, zaczyna się budować poczucie stabilności materialnej, tak jakby ono zaczyna się tworzyć w kontekście tego, jak rozwija się poczucie bycia osadzoną w tym, czego się uczymy, tak? Czyli kierunek oczywiście do kierunku tutaj facylitatora. Nie jest tak, że nagle halo, ja za chwilę będę miała zawód nowy, tak? No właśnie zdarzyło się tak, że ja wypisałam sobie intencje, zrobiłam piękną pracę na swoje własne urodziny. I po takim intensywnym dniu naprawdę tego rozkoszowania się tym życiem i tymi moimi urodzinami, jeszcze wieczorem późno po pani webinarze usiadłam i tak zapisałam sobie taką piękną intencję, jedną z, bo to była cała strona. Moją intencją jest zostać facylitatorem psychobiologii zdrowia i terapii psychosomatycznej. Nauczyć się totalnej biologii, przekazywać tę wiedzę osobom, które będą tego chciały, które będą tego potrzebowały, w umiejętny, profesjonalny sposób i z lekkością. I z wdzięcznością dla Pani, że zaprosiła mnie Pani na tą ścieżkę. To jest niesamowite, jak rośnie takie poczucie osadzenia, prawda? To nie bierze się od razu, ale nagle się okazuje, Boże, przecież ja mam narzędzie, które tak naprawdę poprzez inwestycję, którą zrobiłam, zacznie mi procentować za chwilę lub już procentuje, tak, u wielu pań. Więc nagle to, co jest bardzo ważne też dla archetypu byka i w ogóle dla nas wszystkich, bo akurat byk jest reprezentantem, ale przecież dla nas wszystkich poczucie bezpieczeństwa i dobre osadzenie w materii jest bardzo ważne. Tak, ale ja na przykład miałam też takie niezdrowe ciągoty ku przywództwu i takiemu byciu u władzy. I na przykład włączyła mi się taka pokora i spokój, że jak zaczynałam studiowanie w akademii, to było dobra, szybciej. Szybciej te moduły niech lecą. Jezu, jeszcze wypożycz te książki, jeszcze przeczytaj, szybko, szybko. Ja już wchodzę w działanie, ja już się staję, otwieram nową działalność, już teraz nagle. I to jest taki przedziwny moment, kiedy wchodzi taka cisza i spokój, i nagle jest tak. Jeśli to się nikomu nie przyda, co masz do zaoferowania, to zrobiłaś niesamowitą pracę dla siebie samej i dla swojego rodu. To jest ogrom, co mogłaś zrobić. Jeśli zdarzy się tak, że ktoś będzie potrzebował twojego wsparcia, twojej pomocy, to masz wszystkie narzędzia. Dzięki pracy w akademii, dzięki studiowaniu, to
ty to masz. Jeżeli będziesz chciała, to się objawisz, to się pokażesz. Więc ja jeszcze nad tym pracuję, ale to jest taki poziom, że to nie jest roszczeniowe. To przestało być roszczeniowe. I to mnie bardzo cieszy, dlatego że ja już nie walczę samą sobą. Że ja już nie muszę na te barykady, że udowadniać, że ja mam limit czasu taki, ja muszę to zrobić, że to bogactwo musi być z poziomu umysłu, bo właśnie z lekkością i tak z poziomu duszy. To się samo dzieje po prostu. To się dzieje samo. Pani wielokrotnie to podkreśla, że wchodząc na tą ścieżkę, my osiągamy jakby taki stan w tym spokoju, w tej spokojności, że to, co zawodowe, to jakby dzieje się samo. To jest tak dojrzałe. To się tak staje dojrzałe. I to mnie fascynuje, no bo ja taki archetyp tego byka, to najchętniej tam bym brykała. To takie no, zdobywam taranem. O, to też było takie pięknie powiedziane, jak zdobywasz bogactwo, jak dochodzisz do dobrobytu, taranem czy z duszą? I moja transformacja to jest tak, od tego, że z taranem, do tego z lekkością i spokojem. Tylko nie wojna. Tylko nie działanie siłą, nie walką, tylko właśnie pokojowo. To mnie bardzo cieszy. To jest moja chyba taka największa transformacja. Czyli nie ma tej reaktywności, nie ma tych Tak. niecierpliwości, bo nagle, kiedy my jesteśmy tu i teraz, bo to, o czym pani mówi, to jest po prostu bycie w tu i teraz. A jak jestem w tu i teraz, to ja już nie wybiegam do przodu. Boże, co będzie? To czy ja będę z tym pracowała, czy nie będę? To nagle nie ma znaczenia, bo i tak ułoży się w polu dla naszego najwyższego dobra. Tak jak ma być. Więc jak zostawiamy właśnie ten bieg, ten niepokój, to że, a czasami jeszcze mamy po drodze takie normalne ludzkie problemy, to Tak. nagle się okazuje, że wszystko zaczyna płynąć, bo czas inaczej płynie w wyższych częstotliwościach. No mi do tego jeszcze dochodziły takie programy właśnie lękowe, związane też z przemijaniem, ze śmiercią, więc spiesz się, bo prawda, czas się może skończyć. No to teraz mam taki poziom, dobrze, na spokojnie, on zdąży się skończyć wtedy, kiedy trzeba będzie skończy, a teraz sobie działaj. I ja sobie daję to błogosławieństwo na to działanie. I zauważam te lęki, ja je przygarniam, przytulam, bo tego naprawdę jest niemało. Nawet samo to wystąpienie, te rozmowy dzisiaj, które mamy i poprzednie na wizji, to dla mnie jest bardzo dużo. Ale daję sobie szansę po prostu na to istnienie. Tak, my się jakby przestawiamy, ciągle jesteśmy takie same, a jednak jakby inne w tym. Wszystko właśnie w nas wewnątrz się zmienia. Więc to jest bardzo piękne to, o czym pani powiedziała. I widać, że już nie ma też kontroli, bo miała pani piękną domenę, tak, przy ogromnej uważności i takim, to co ja już widziałam jako plusy, bo wtedy można zapamiętywać całe historie pacjentów, tak? Tę samą cechę mam, że po prostu pamiętam, wszystko pamiętam. Więc to jest bardzo ważne, bo łatwiej jest nawet być w tej uważności, kiedy już jesteśmy tak uważne, że jesteśmy w stanie zapamiętać taki ogrom szczegółów, będąc na drodze terapeuty. No bo cóż to za terapeuta, który nie słucha pacjenta ani nie zapamiętuje szczegółów? To, o czym pacjent nam mówi. I tu właśnie jest niesamowity plus, tak? To ja to dostrzegłam też u pani, że tu jest bardzo dokładnie i precyzyjnie. Więc to też jest. Żeby to tak zobrazować dla wszystkich, którzy nas słuchają, to po naszej dzisiejszej sesji Q&A, kiedy poruszałyśmy sprawy przyrody, natury, bo archetyp byka też jest taki bardzo żywioł ziemi, przywiązany jednak do tej przyrody. Więc jak ktoś krzywdzi przyrodę, to i mnie to boli. Przypomniało mi się to, co pani mówi, taka daleka pamięć. Ta brzuska, ja pamiętam dokładnie, miałam 10 lat, myśmy mieli w szkole czytankę Brzuska na ruinach.
I no nie wiedzieć czemu, to mogły być czytanka o piesku, kotku, bałwanku, czymkolwiek. I ja tą brzóskę na ruinach zapamiętam, pamiętam do dzisiaj. I to drzewo brzoza jest moim drzewem mocy. Później chciałam napisać taką piękną książkę na ten temat. Co prawda nie mam takiego talentu, ale dwie strony napisałam, kiedy bohaterem głównym właśnie było to drzewo. I co ciekawe jeszcze, ja całe życie byłam bardzo silnie uczulona na brzozę. Mimo, że tak bardzo ją kochałam. Także to też taki przykład, jak daleko pracując ze sobą możemy w pamięci odkryć pewne rzeczy. Czyli podsumowując, ten dobrobyt, który cały czas jest jakby treścią tego naszego dzisiejszego spotkania, można widzieć na różne sposoby, prawda? Tak. No, Tak. czyli nasz I to stan. bogactwo i dobrobyt, które w nas są, i taki skarb, który możemy odkryć, nie wiedząc kiedy, w pewnym momencie. I też pan taki piękny przykład. Usłyszałam taką historię, że mój wujek zakopał pewien skarb po wojnie w pewnej miejscowości. I kiedy wstąpiłam do akademii, to ten skarb odkryłam, bo on się właśnie mieści w tej miejscowości. To jest taka legenda, która u nas chodziła. Ja do pani napisałam pierwszy taki list, bo prosiła pani o pracę domową, dlaczego wstąpiłyśmy do akademii, jakie tam były przyczyny, i to było podsumowanie. I jestem rzeczywiście pierwsza z rodu, która ten skarb odkryła. To po prostu jest wiedza w akademii u pani Violetty. No, czyli ziemskość, tak? Skarb, który jest jakby w ziemi, no a ziemia to jest nasza matka. To można by tak bardzo jakby tutaj uprościć, a jednocześnie staje się podstawą naszego bytu, daje nam poczucie bezpieczeństwa, bo nagle wszystko jest inaczej. Ja już nie wspomnę o tym, że my nie wydajemy specjalnie pieniędzy na żadne leki, więc apteki specjalnie na nas nie zarobią. Tak. To, co pani Monika powiedziała, że to jest wiedza, która powinna być absolutnie obowiązkowo wprowadzona do szkół, a jeśli nie, to we wszystkich przychodniach czy szpitalach powinien być gabinet najpierw, do którego trafiają pacjenci, z którymi pracuje facylitator psychobiologii. I ewentualnie, jeśli ten problem nie byłby rozwiązany, konsultacja, no, medyczna, z medycyny konwencjonalnej, ale ja uważam, że po prostu w przychodniach takie gabinety powinny funkcjonować. I są w prywatnych, tak? Bo jeżeli ktoś prowadzi prywatną klinikę, to jak najbardziej, bo ja sama Tak. w takiej prywatnej klinice i zaczynało się ode mnie. Najpierw była konsultacja u mnie, a później zgodnie z zaleceniami, co dalej u innych specjalistów. Natomiast, Doskonałe, tak. no właśnie, tylko musimy pamiętać o tym, że wtedy dochody korporacji spadną. Właśnie dlatego, że świadomość jest uzdrawianiem. Świadomość jest zdrowieniem. Można powiedzieć, świadomość jest leczeniem. Więc świadomość, bo to jest popularne, my teraz o tym często mówimy, świadomość uzdrawia. Natomiast świadomość rzeczywiście wyciąga człowieka ze stanu niebytu, braku ruchu, choroby, lęków, właściwie wszystkiego, bo my tu cały czas mówimy o dobrobycie, o bogactwie i w tym się zawiera świadomość. I ta świadomość powoduje, że na przykład nie ma już tego lęku, tak? Jest lepsze oparcie w sobie, jest poczucie bezpieczeństwa, poczucie stabilizacji. I cały czas ta świadomość rozwija się na tej drodze i później rzeczywiście prowadzi do tego, że my, pracując jako facylitator psychobiologii zdrowia i terapii psychosomatycznej, tak, bo ten nasz tytuł jest tutaj rozbudowany właśnie dlatego, że tej wiedzy na akademii jest bardzo dużo i dzięki temu, że mam takie wykształcenie, a nie inne, to mogłam też ją tak rozbudować. Prowadzi nas również do tego dobrobytu finansowego, do czego również dojdziemy podczas naszego dzisiejszego spotkania. Ja kiedyś sobie tak usiadłam i tak mówię, 22 tysiące program C, czyli pakiet C,
tam w którymś momencie, bo na początku one są oczywiście w promocjach, i mówię: zobacz, to są 22 twoje konsultacje, czyli moje, tak? Których ja w tej chwili teraz nie robię, tak? Bo otwieram jakby przestrzeń już dla pań, które są uczestniczkami, studentkami akademii, bo no po prostu mam bardzo dużo zajęć. Natomiast cena, tak, którą brałam za konsultację, to było 1000 zł. Czyli 22 konsultacje razy 1000 zł to równa się 22 tysiące. Dobrze policzyłam? I teraz to jest naprawdę niewielka inwestycja, i panie często o tym mówicie. Panie na spotkaniu kwietniowym mówiły wprost, że nawet ja tak nadstawiałam uszu, one mówiły: ta inwestycja jest naprawdę nieduża w porównaniu do tego, co się dostaje, co można później wyciągnąć, tak? Czyli inwestycja, od której później odcinamy kupony. I nagle nie masz problemu, że ci zabraknie. I nie musisz czekać na jakieś datki państwowe, bo to wiemy, starcza na waciki, tak? Później. Tak, no właśnie, no to ja taka osadzona w tej potrzebie tego poczucia bezpieczeństwa, to jedno, jak długo musiałam kopać, szukać, żeby trafić właśnie do akademii, która daje mi narzędzia i tłumaczy na przykład wszelkie moje niedomagania na poziomie somatycznym. To na przykład, to mi bardzo dużo pomogło, więc to jest bezcenna wiedza. Jeżeli ja już się dowiem, to ja jeszcze od pani otrzymuję narzędzia do pracy. Który lekarz mi to powie? Który lekarz powiąże różne schorzenia, a czasami one właśnie się zazębiają. Jakie my dostajemy wglądy pracując ze sobą i pracując z tymi narzędziami, które pani przygotowała po prostu w akademii. To jest niesamowite, więc tak jak pani mówi, ta wiedza jest przeogromna i my pracujemy też no, na sesjach Q&A i słuchaj, no, rozpracowujemy nasze własne przypadki, ale też słuchając w tym polu energetycznym innych osób, jak my korzystamy z tego, co ktoś powie, z tego przypadku, który ktoś omawia, no wielokrotnie, jeśli nie za każdym razem po prostu. To jest dodatek, to jest bezcenne. Tak, bo o tym rezonansie kwantowym no niekoniecznie Tak. mówimy, tak? Tak. Pewne rzeczy są, ale niekoniecznie muszą zostać nazwane. Natomiast no, to się u nas dzieje, tak? Bo duża ilość osób w polu, które skupiają się, tak? No, powoduje to, że generują się też niesamowite rozwiązania. Więc to jest oczywiście cała fizyka kwantowa. No, natomiast tutaj No właśnie, fizyka kwantowa i ten rezonans. I ja jestem takim budowniczym bezpiecznej przystani dla siebie samej i takim też przykładem. To, co właśnie powiedziałam, od tej biedy, bo z hasłem takim wpojonym przez ród lepiej być biedną i zdrową niż chorą i bogatą, to po prostu w tej chwili wzięłam los w swoje ręce, tak jak mówiłam o tej metamorfozie, i po prostu swoją pracą i tym, co się zadziewa w polu, a ja tego nie umiem wytłumaczyć, bo to jest właśnie na poziomie kwantowym. No, dzieje się tak, że ja naprawdę zaliczyłam pakiet A, B, jestem w C i jestem w D. pole Ktoś się by powiedział niepojęte. Tak, to jest niepojęte. W moim przypadku. No, oczywiście. ale to pokazuje tą szansę. To pokazuje taką zmianę i te możliwości tego pola po prostu energetycznego. Pani Adrianno, zna Pani to powiedzenie, że jak się pacjent uprze, żeby żyć, to medycyna jest bezradna? Tak. To jest to bardzo odzwierciedla też fajnie nas, nie? Bo jakby Tak. mamy takie energie, dlatego też się często właśnie uśmiechamy przy tym. Serdecznie dziękuję, bo ten temat właśnie pracy z innymi i ten temat właśnie takiego osadzenia się w sobie, to nam otwiera tutaj temat, któremu przyjrzy się na pewno pani Olga, tak? Która no, przeszła kawałek, spory kawałek tej drogi, no i ciągle jest na niej, tak? Pani Olgo,
Jak to jest z tą pani drogą do tego dobrobytu, do tego bogactwa? I tu jeszcze temat kobiecości też gdzieś po drodze obiecywała nam pani. Dzień dobry, witam serdecznie. Tak, bo tutaj właśnie to była taka droga z tego zatrzymanego ruchu mojego męża. Ostatnio jeszcze właśnie też wyłapałam cały program zatrzymanego ruchu mojego starszego syna, także tutaj no cała trójka, ale jakby mogło być inaczej, jak my we dwoje mamy, to czemu miałby on nie mieć? Ale tak, i właśnie u mnie było tak, że ja się właśnie kotwiczyłam na tej materii, że ta materia miała mi dać poczucie bezpieczeństwa. I z jednej strony uważałam, że materia da mi poczucie bezpieczeństwa, ale z drugiej strony cały czas się bałam, że ją utracę. Nawet jak miałam pracę na stałe, to i tak cały czas miałam ten lęk, że stracę tą pracę. I właśnie tutaj ta moja droga właśnie polega na tym, żeby zbudować w sobie to poczucie bezpieczeństwa, w swoich umiejętnościach, żeby nie kotwiczyć się na materii, tak? No bo no, materia dzisiaj jest, jutro jej nie ma, tak? Moi rodzice mieli ogromny biznes, dużo zgromadzili majątku, no i ale przez to, że nie było tej relacji między nimi uporządkowanej, kiedyś pamiętam w jakimś filmiku pani powiedziała właśnie, że jeżeli nie ma zgody między ludźmi, takiego połączenia i po prostu ludzie są ze sobą tylko dlatego, ze względu na tą materię, to ta materia i tak runie. I to tak właśnie się zadziało u moich rodziców, więc moim takim priorytetem było, żeby jednak te relacje uzdrowić, bo cały czas czułam, że coś tam mi doskwiera. Gdzieś tam mój mąż pokazywał mi czasami mojego ojca, którego no, dużo, dużo tych zatr miałam z jego strony. I po prostu no, miałam zadry moje, ale też mojej mamy, tak? Czyli miałam te programy od mojej mamy, od mojej babci, więc te, no, te kobiety były takie, no, no nie były szczęśliwe w związkach w mojej rodzinie. Więc no, to też jest temat zatrzymanego ruchu, bo one były z tymi mężczyznami. Nie były szczęśliwe, ale nie odeszły. I tutaj już ten temat się manifestował w kolanach u mojej mamy i też w nogach u mojej babci. I później u mnie już gdzieś wybrzmiewał w tym temacie SM-u, tak? I tutaj u mnie ta praca cała zaczęła się od tego właśnie, pamiętam jak pani na pierwszej konsultacji właśnie uświadomiła mi, że powinnam przestać walczyć z mężem, że jakby razem zrobimy więcej, ale ja nawet tego nie widziałam, że ja byłam w takiej wewnętrznej walce z nim, że gdzieś go hamowałam, że sama go tak sabotowałam i gdzieś tam nawet jak on mi próbował coś powiedzieć, to ja uważam, że on mnie atakuje i od razu się broniłam i krzyczałam. To była taka długa droga, żeby w ogóle zobaczyć, że on wcale mnie nie atakuje, a ja się bronię przed nim. Więc tutaj zobaczenie, że on jest w swoich programach rodowych, od tego, co dostał od swojej mamy, swojego taty, a ja jestem w tym, co dostałam od swoich rodziców. I jakby każdy z nas opowiada swoją historię. Gdzieś tam walczymy ze sobą, czy w ogóle nie ma takiej potrzeby, żebyśmy walczyli ze sobą. I to tak właśnie jak zobaczyłam to najpierw zrobiłam pracę nad sobą, żeby wyjść ze swoich programów, a później pokazywałam mojemu mężowi, kiedy on mówi do mnie to, co mówiła jego mama do jego taty, na przykład. I to tak wyglądała ta praca przez długi, długi czas na akademii, prawda? No i wychodzenie z tych wszystkich zatrzymanych ruchów, bo tutaj ten temat właśnie egzekucji, no to też jest mój temat, no bo pracowałam w takim miejscu, zajmując się egzekucją, tak? Windykacją, ale no rodzice też stracili majątek, więc tutaj to mocno, mocno cały czas we mnie pracowało i ten strach o materię u mnie właśnie cały czas był. I właśnie teraz dopiero tak zobaczyłam, że wyszłam już tego, że już nie mam takiego lęku, że stracę. Że mam swoją wiedzę, mam teraz już swoje umiejętności, odkryłam swoje talenty, co mnie prowadzi w życiu i nawet jeżeli tej materii zabraknie, stracę to, co mam, to i tak odbuduję, tak? Bo mam narzędzia do tego. I poza tym to też właśnie materia jest odzwierciedleniem tego, kim w środku jesteśmy, tak? Jeżeli jesteśmy uporządkowani w środku, te relacje są uporządkowane,
no to ten dobrobyt sam do nas przychodzi jakby, tak? I to się po prostu wszystko buduje. My się budujemy w środku, relacja się pięknie rozwija, no i ten dobrobyt też się rozwija. To wszystko po prostu kwitnie, rośnie, to życie wchodzi, tak? Bo jak się blokuje to życie, to tak samo jak właśnie wyszliśmy ten zatrzymany ruch po śmierci teścia, to tak momentalnie było widać, że wszystko tak zamiera, że nie ma ruchu, nie ma życia, to i nie ma pieniędzy, tak? I to wszystko się przyblokowało, a jak już wyszliśmy z tego zatrzymanego ruchu, puściliśmy to, co było, no to wszystko zaczyna tak rozkwitać i no i życie wchodzi, tak? Jak życie wchodzi, jest kreacja i są pieniądze. No właśnie, i są do tego jeszcze pieniądze, prawda? I okazuje, że te zasoby wewnętrzne, ta inwestycja nagle pokazuje się, tak? Czyli ona, zawsze inwestycja wraca. Tak, zwłaszcza, że właśnie tutaj był ten temat pieniędzy i chorób, tak? Ale no, te choroby, które gdzieś tam mi cały czas z tyłu głowy siedzą i które mnie kierowały, mną kierowały, to no, żadne pieniądze tutaj nie pomogą, tak? Są ludzie, którzy robią zrzutki, szukają różnych możliwości pieniędzy, ogromnych pieniędzy, żeby wyjść z tych chorób i po prostu no, no nie udaje się, tak? A to tutaj jestem ogromnie wdzięczna, że właśnie mogłam poznać te wszystkie niezmienniki i pani doświadczenie w tych właśnie chorobach zatrzymanego ruchu i to wszystko pościągać, tak? Bo no, naprawdę tutaj i u mojego męża, i u mnie było bardzo dużo tego. I tak samo u mojego syna. Teraz nawet i był warunek przed poczęciem, gdzie to nawet nie w trakcie ciąży, tylko był przed poczęciem warunek. Później był cały taki właśnie taki, gdzie ja się zatrzymałam w lęku, jak lekarz mnie badał. I jeszcze tam stało czterech studentów, oglądało całą tą sytuację, ten lekarz krzyczy na drugiego lekarza, ja przerażona, zamiast się w ogóle coś odezwać, jak on się zachowuje przy mnie i że w ogóle nie powinien takich rzeczy robić, tak? To tam cały ten właśnie lęk, zatrzymany ruch, to wszystko i to tak mi się teraz manifestowało u mojego syna, jak grał w piłkę nożną na turnieju i po prostu bieg pewnie idzie z piłką, zadowolony, że dobrze mu idzie i chłopiec w niego drugi wbiegł. I on po prostu, tamten chłopiec się od niego odbił, przewrócił się, sędzia zagwizdał gwizdkiem, przyszło do niego i trener i ten sędzia właśnie zaczęli tam mówić, że, no, że tak nie wolno, że to był faul, że musi przeprosić tego chłopca, gdzie on w sumie nic nie zrobił, on tylko biegł i ten chłopiec się od niego odbił. I tak sobie zastanawiałam się, o co chodzi, że przecież tam takie gorsze sytuacje się działy na tym boisku i chłopaki się pchali, przewracali i nie było takich akcji, że w ogóle sędzia nawet nie zauważył tych sytuacji, a tutaj od razu zatrzymał go. I później dobra, właśnie mój... Rozpoznała. Tak, problem. Tak, nagle tak, zatrzymał. Zatrzymał się ruch, tak, i on przestał dobrze grać, powiedział, że on już nie chce grać. Później zaczął słabo grać, bał się w ogóle zabierać piłkę. I naprawdę to już ten program go złapał, taki tego zatrzymanego ruchu. I ja tak zastanawiałam, mówię, o co chodzi? No przecież nigdy dwóch facetów nie napadło na niego. Mówię, czemu tutaj taka sytuacja miała miejsce? No i właśnie sobie przypomniałam, że w momencie, kiedy trafiłam na porodówkę i wziął mnie lekarz na badanie, stało dwóch lekarzy i czterech studentów, a tutaj na tej widowni, na tej widowni było pełno ludzi też. I właśnie ten lekarz mówi do drugiego, mówi, gdzie ty byłeś wczoraj, jak robiłeś to USG, na meczu byłeś, pijany byłeś, nie widziałeś tego, tu trzeba szybko cesarkę robić. I ja już przerażona tam po prostu, zmrożona ze strachu. No i on to teraz mi pokazał na tym meczu, po prostu idealnie, dokładnie to. Idealnie pole odegrało. Tak, i ja to, jak to rozpoznałam, opowiedziałam mu to, i on mówi, tak? I to przez to? I zaczął się śmiać, tak. ale zaraz odpowiedział, że go głowa boli, czyli trafiło. Rozwiązanie się pojawiło. Jak miał ból głowy, to bardzo dobrze, bo to znaczy, że od razu weszło do obiegu i spowodowało rozwiązanie. A jaki był warunek? Bo pani powiedziała o warunku, nie? Tak, warunek właśnie był taki, że teściowa powiedziała, że jak nie zaproszę mojego ojca na ślub, to ona nie przyjdzie. Ruch.
Ruch, tak, Patrzcie, przyjdzie. piękny program, piękny neurologiczny program. My tak zawsze reagujemy. My się cieszymy, jak odkrywamy. To jest kolejny niezmiennik do zatrzymanego ruchu. Jeśli ty czegoś nie zrobisz, czyli nie wyjdziesz z ruchem, nie zaprosisz, to ja nie przyjdę. Tak. Mnóstwo takich idiotycznych warunków jest postawionych w czasie projektu CEL, tak? Czyli okresu prenatalnego i 9 miesięcy przed ciążą i później w pierwszym roku życia dziecka. A to niestety rodzi te wszystkie choroby zatrzymanego ruchu, tak? Bo tutaj akurat na samym końcu jest SM, ale wcześniej jest zmęczenie, niechęć do działania, niechęć do wyjścia, bóle kolan, słabe nogi, nie? Powłóczenie. To jest wszystko jak na suwaku, nie? Tak. Czyli tak, moją wiedza ogromnie się przydaje. Tak samo u mojego męża też był warunek przed jego poczęciem. Tam dziadek postawił warunek ojcu. I teraz jak jego ojciec odszedł, to mój mąż zaczął chorować. Też niech pani go wypowie, żeby już to poszło. Znaczy, no tam był taki warunek, że jak nie przestanie imprezować, to niech sobie pójdzie, oni sobie dadzą sami radę. To już, nie? Jak czegoś No tak. robisz, to będziesz musiał pójść, odejść. Albo ja odejdę, albo ty odejdziesz. Zobaczcie, ciągle z ruchem. Ciągle ręce zrobić i nogi, stopy iść, odejść, pójść. No i tak. Mamy piękny obszar neurologiczny, tak? No jesteśmy na pewno do przodu z tą wiedzą, to jest ogromna wiedza. No i to jest też droga do tego, żeby wyjść z tego. A jak to się przekłada teraz na klientów? Bo już pani pracuje z klientami, przychodzą z tymi odsłonami z górnej tak. półki. Tak, no pierwszą klientkę miałam właśnie z SM-em. Kolejna to była z nerwem twarzowym. Później, teraz miałam też taką z zatrzymanym ruchem, właśnie mrowieniem twarzy, tutaj tył kręgosłupa, cała lewa strona ciała. Także no gdzieś pojawiają się te jak odsłony. reagują? Jak reagują? Bo często te osoby wcześniej nie miały styczności, nie? Z psychobiologią, z terapeutą tego typu. Jak reagują? Jak się dowiadują? No, mówią, że im się rozjaśniło, tak, no, że faktycznie, no tak jest, tak. Nie, jakimś cudem się zgadza. Tak, pasuje wszystko, wszystko się zgadza. I te warunki też właśnie są zawsze, gdzieś przed poczęciem te warunki. No i one się później nawet pojawiają w życiu, że na przykład nauczycielka stawia warunek w szkole przed maturą, tak? Ostatnio taki był właśnie przypadek, że pani dostała warunek od nauczycielki, że ja ci dam trójkę, ale ty nie przystąpisz do matury. No i już mamy No. Piękny warunek, prawda, który później będzie oczywiście w życiu dzieci tej kobiety, a przynajmniej jedno dziecko będzie to niosło, weźmie to. Ludzie wciąż stawiają warunki. Wciąż i wciąż. To jest dramat. A najgorszy dramat jest, że stawiają właśnie w tym okresie prenatalnym, że nie są w stanie się powstrzymać. Zobaczcie ten najprostszy warunek, nie? Jak nie przestaniesz pić, to ja od ciebie odejdę. Albo jak nie przestaniesz pić, to ja za ciebie nie wyjdę za mąż. No to chyba już znając tendencje do biesiadowania słowiańskie, to myślę sobie, że ten warunek na pewno jest w wielu programach. Ale i później i tak się nic nie zmienia, nie? No. Słowo nie zostaje dotrzymane. Ale już kolejne, później pokolenia somatycznie go pokazują. Więc tak. Właściwie no, można by tak tutaj zaprosić do takiej większej właśnie uważności wszystkie osoby, które nas oglądają, żeby przyglądały się, nie, pani Olgo, jaki był warunek postawiony, który zatrzymuje, który mówi, jeśli ty czegoś nie zrobisz, to ja zrobię to i to. Pójdę. Tak, ja tak właśnie w uważności na te warunki nawet wcześniej. Moja ciotka miała właśnie jakąś też chorobę taką autoimmunologiczną i mówi, powiem ci coś, tylko nic nie mów swojemu ojcu. I ja już tak od razu wszystkie czułka. Jak już warunkuję, jeszcze nic nie powiedziała, ale już mi warunek stawia. Prawda? No, tak to łatwo można wyłapać, że ktoś stawia te warunki. Jak teraz stawia, no to wiadomo, że wcześniej też na pewno były stawiane. I to tak, niektórzy mają taki sposób bycia, że w ogóle tak mówią, powiem ci coś, ale zachowaj tajemnicę. Czyli nie powiedz, nie wyjdź z tym dalej.
Ale to zatrzymuje ruch, to jest bardzo niedobre. A teraz jak mówiła pani Monika, właśnie to aż mi język mrowił i właśnie z tą egzekucją, więc no tutaj też coś na rzeczy jest. Egzekwowanie, no. Duży temat, tym bardziej, że też rodowe klimaty związane też wokół dobrobytu, bogactwa, majątku i tych wszystkich przejść. Dlatego warto czasami zaglądać do tego, co jest u naszych przodków, dowiedzieć się, choćby nie zamykać na to uszu, tak? Bo może się okazać, że to jest najcenniejsza informacja, która po prostu uwalnia ruch, tak jak mówiła pani Monika, tak? Czy pani Adrianna. Mamy różne te programy. Jedne dotyczą zatrzymanego ruchu, inne dotyczą tego, że nie chciałyśmy na przykład za bardzo tu być, tak? Bo dzisiaj tego tematu szeroko nie poruszamy, ale może kiedyś do niego wrócimy. Tak? Jak to jest, kiedy nasza dusza nie do końca chce tutaj być, pojawić się, tak? Pani Adrianna kiwa głową, bo tutaj no, są odniesienia. No, czasami to jest ten pierwszy ruch, tak? Wcielić się tutaj. W to ciasne, tak, M1, pierwsze, no, gdzie kończy się wolność i trzeba się dostosować do ziemskich warunków. Więc to są bardzo takie ciekawe tematy. Wspominała też pani o temacie właśnie kobiecości. Ja tak sobie przypomniałam, pani Olgo, tak, pisała pani na temat, że coś tu będzie, że to będzie mój temat, jak kobiecość, tak? Dobrze ja kojarzę? No, to bardziej z tym właśnie tym wejściem w tą rolę, która jest jakby dla mnie taka właśnie tą rolę duszy, tak? Że na tą drogę duszy, ale no tą kobiecość to gdzieś ta praca też, no, uzdrowienie tej relacji z mężem, no też spowodowała, że właśnie nie czuję się już taką dziewczynką, jak wcześniej. Wcześniej czułam się takim dzieckiem. A teraz już czuję się kobietą i z każdym miesiącem, z każdym modułem to już tak jest ze mną. No coraz bardziej czuję się osadzona w swojej kobiecości, tak? Nie czuję się już takim dzieckiem. Wcześniej nawet jak słuchałam swój głos gdzieś właśnie w nagraniach, to takie miałam wrażenie, że jakiś taki dziecięcy ten głos, a teraz już mam jakąś taką zmianę widzę u siebie. Wtedy też te programy się zmieniają, tak, o których pani mówiła, że te relacje się zmieniają, że nie jesteśmy już roszczeniowe, tylko podchodzimy jak dorosła, dojrzała kobieta i się zawsze wtedy ten archetyp cesarzowej pokazuje, tak, kobiety takiej, która jest dobrze osadzona jakby w tej wenusjańskiej energii, tak, czasami dyrektywnej trochę, nie, natomiast no, mamy tą Wenus tutaj w tym archetypie i no, wiadomo, że to nam służy tylko, tak. Oczywiście, jak najbardziej. Tak, też takie wyprostowanie się, przyjmowanie też właśnie z tego ćwiczenia, co ostatnio pani robiła z tymi otwartymi dłońmi, to tak od razu to taka postawa wyprostowana i otwarta na przyjmowanie, no bo kobieca rola to właśnie przyjmowanie, a to też była ta zamiana takich ról u mnie trochę, że tak tej męskiej energii bardziej gdzieś się odnajdywałam, więc no tutaj przychodzi taka równowaga większa. Czyli było trochę tego rdzenia męskiego, dyrektywnego, ten wenusjański, delikatny i bardziej kobiecy, tak? Rzeczywiście, jak my się otwieramy, tak? I zapraszamy tą duszę do naszego ciała, to jednocześnie zapraszamy ten rezonans, że to będzie i tak dla naszego najwyższego dobra, więc to jest w tym piękne, takie i cudowne. To po prostu to otwarcie na to, że tutaj nie może być niewłaściwego efektu. Zawsze będzie ten właściwy. Pomaga to, ułatwia. Bardziej pani się czuje teraz właśnie osadzona w tym bogactwie wewnętrznym, poprzez to wszystko, co się jakby zadziewa, te wszystkie jakby obszary. Oczywiście, że no to dla mnie jest właśnie największe bogactwo, mieć taką wiedzę, tak, że nie bać się, że coś mnie zaskoczy, tak, że okoliczności mnie zaskoczą, że nie będę wiedziała, co zrobić, tak? Czy nie wiem, choroba dzieci, to zawsze mnie strasznie stresowało, choroba dzieci, choroba bliskich. No, zawsze siebie na końcu gdzieś tam widziałam, ale no po prostu no, ta wiedza nie powoduje, w ogóle nie mam już tego lęku, tak? No coś się zadziewa, no to ja już od razu reaguję, pytam, co się zadziało, co czujesz i co to w tobie tam spowodowało, że
że tak jest, jak jest, tak? I wychodzimy od razu na prostą. Czyli jest działanie. Czyli można powiedzieć, że takim jakby kluczem do w ogóle do naszego dobrobytu, do bogactwa, to jest to, o czym panie mówicie. Wejście w działanie, bo z każdej tej historii, z każdej wypowiedzi wynika jedno. Tutaj nikt nie zostawił niczego, nie, jakby nie schował się, tylko każda z pań po prostu weszła w działanie. No to jest ta boskość w działaniu, tak? Której czasami ludzie nie rozumieją, że boskość jest w działaniu, nie w nic nie robieniu, nie? Czyli nawet jam jest, ta afirmacja. No Bóg w działaniu, ale jak to w działaniu? A jak już nie działamy, to go nie ma? No się okazuje, że go nie ma wtedy, nie? Czyli nie będzie go też w dobrobycie, nie będzie go w bogactwie. Czyli jest w tym działaniu. Tak, ale ciekawe, że pani tak mówi, bo że to jest to działanie. Ja właśnie ostatnio sobie tak zarzucałam, że ja nie działam, tak, że chyba za mało działam. A teraz... No jeszcze niedawno sobie tak właśnie myślałam, że chyba za mało działam, ale właśnie tak teraz mi pani uświadomiła, że jednak cały czas jestem w tym działaniu i że właśnie przekładanie tej wiedzy, no to jest działanie. Tak, tak? Ja to widzę, ja to widzę jakby w tym procesie, tak? Bo ja troszeczkę dalej stoję od pani, więc mi łatwiej jest wejść w rolę obserwatora, natomiast ja tu widzę działanie, widzę działanie na grupie, widzę działanie w pani budowaniu pytań, tak? Jak pani precyzyjnie buduje pytania, jak dziewczyny na naszej grupie, tak? Psychobiologia zdrowia i nowa świadomość, jak zadają pytania. Pani Małgorzata, tak? Której dzisiaj akurat nie ma z nami, natomiast tam no, pytania są bardzo precyzyjne, bardzo na temat. A tylko tak pytania można zadać, jak masz tę wiedzę. Bo jak nie mamy tej wiedzy, no to zadajemy pytania z kosmosu. To nawet nie z kosmosu. Są pytania nie na temat, nie? Natomiast pani pytania są bardzo precyzyjne, więc tutaj jest. Pani działa, wiedza jest bardzo duża i no, jest też skromność, tak? Jak jest skromność właśnie i pokora, to my czasami tak mówimy, no ale przecież ja nic takiego wielkiego nie robię. A się okazuje, że robimy bardzo dużo. Super być w gronie tutaj takich przyszłych ekspertów, tak? Specjalistek. Ja mnie to bardzo cieszy, bo ja lubię kształcić specjalistki, tak? Lubię, żeby ten poziom był taki wysoki. No, no i jest, no. I oczywiście, że wiąże się z tym dobrobyt, tak? To bogactwo nasze wewnętrzne, dobrobyt wewnętrzny, no i później też jakby postrzeganie tego dobrobytu zewnętrznego. Bo jak jest w środku, no to co jest w środku, to przyciąga więcej tego do naszego życia. No i przejdziemy teraz tanecznym krokiem do pani Katarzyny, która powie nam również o dobrobycie. Nawet może będzie tutaj temat finansowy, tak? Jak to jest z tym dobrobytem, z tym bogactwem? Dzień dobry, pani Katarzyno. Dzień dobry, witam wszystkie panie. Dziękuję pani Wioleto za możliwość pojawienia się tutaj. Jak pani wrzuciła na grupie taki temat prosperity i dobrobyt, to ja pomyślałam, no przecież to jest dla mnie, tak? Ja na co dzień, moje drogie panie, pracuję w branży finansowej. Jestem doradcą kredytowym, więc można powiedzieć, że jest to taka bardzo męska sfera. A w Akademii pani Wiolety idę w stronę ku tej świadomości pełnej kobiecości, czyli finanse to jest takie działanie bardziej siłowe i z siły, a pani Wioleta pięknie nam pokazuje w Akademii, jak działać z tej drugiej strony kobiecej mocy, czyli tej kobiecej kreacji. I ja wychodzę z założenia, że cokolwiek w życiu robię, to zawsze zadaję sobie na początku takie pytanie, dlaczego? Jak ja na początku pamiętam, jak podjęłam decyzję, że chcę rozpocząć szkołę psychobiologii, to zadałam sobie pytanie, dlaczego? I u mnie były dwa dlaczego. Pierwsze to była moja psychosomatyka. Ja jestem po ciężkiej operacji, takim słabym odcinkiem u mnie to jest cały odcinek jamy brzusznej i operacja niewiele zmieniła w moim życiu. Nawet miałam takie momenty, że po operacji było gorzej niż przed. I ja sobie zadawałam pytania, co jest, co trzeba uzdrowić, a skoro już potrafiłam odczytywać pewnego rodzaju symptomy, ja widziałam, obserwując siebie, że jest to nic innego jak psychosomatyka, więc to było pierwsze dlaczego.
A drugie, dlaczego to jest moja 18-letnia córka? I ja wiem, że w kodzie wcielenia tutaj dostałam delegację od mojego rodu, czyli od wszystkich cudownych kobiet, że ja mam przyjść, zrobić porządek w taki sposób, żeby mojemu dziecku było lżej. Więc to drugie, dlaczego moje, to jest to, żeby moja córa miała uporządkowane, fajne życie właśnie w tym pełnym dobrobycie. Bo dobrobyt, czy te prosperity, o którym my dzisiaj rozmawiamy, no to nie tylko pieniądze, ale to jest tak w moim odczuciu jest to łączenie tego właśnie co biznesowe, co materialne, ale bez drugiej nogi, czyli tej drogi, tej nogi duchowej, to nie będzie miało sensu. I ja pamiętam, Pani Violetto, w jakim momencie ja do Pani trafiłam. Ponieważ na co dzień ja prowadzę swoje biuro kredytowe, a nie wiem, czy Panie też posiadacie kredyty hipoteczne, natomiast 3 ostatnie lata wstecz, patrząc pod kątem rynków finansowych i tego, jak to w Polsce wyglądało, od tego, jak kredyty były bardzo tanie, do tego, jak kredyty były bardzo drogie i tego, jak mieliśmy naprawdę, można powiedzieć, że taki finansowy boom w branży i zarabialiśmy bardzo dobre pieniądze, do tego, jak po prostu biuro świeciło pustkami, bo kredyty były tak drogie i ludzie żyli w takim lęku. Pojawiła się pandemia, pojawiła się wojna, ludzie czuli niepewność i po prostu był taki zastój, no to od razu co złapało? Złapała to moja psychosomatyka. I ja pamiętam, że jak ja trafiłam do Pani na pierwszą konsultację, to nie dość, że odzywały się te wszystkie rzeczy, które od dawna mi towarzyszyły, czyli to, o czym wspominałam o tej psychosomatyce, ale jeszcze nie przypomniało mi się ostatnio, że jak trafiłam do Pani na pierwszą konsultację, że był u mnie problem z kolanami. Ja w Pani Akademii jestem już 2 rok, ja nawet nie wiem kiedy, ja twierdzę, że to jest zrobiona praca. Te moje dolegliwości kolan zniknęły. I teraz jak ja odczytuję to, jaka praca została tu wykonana. Na tamten czas, jak podejmowałam decyzję, że chcę zmienić coś w swoim życiu, że ta bankowość, te finanse, że to jest coś, co bardziej działa właśnie z takiego poziomu męskiej energii. Dwa, że jest taka sinusoida, raz może być w tej naszej branży bardzo dobrze, a za chwilę, za moment, no, wygląda to gorzej i brakowało mi w tym takiej stabilizacji. Jak trafiłam na konsultację i chciałam w życiu coś zmienić, szukałam nowego kierunku, to dlaczego wtedy cierpiały kolana? Bo kolana biorą na siebie właśnie raz, że ja nie potrafiłam znieść tej sytuacji, w której byłam. Czyli to, że takie rzeczy się dzieją w tej mojej branży, no nie chciałam się temu poddać, a to było silniejsze ode mnie, no rynki finansowe, cała geopolityka i to, co się dzieje z naszymi pieniędzmi, to jest coś niezależnego od nas, ta sytuacja gospodarcza. A dwa, u mnie był problem z kierunkiem. Ja wiedziałam, że moja dusza i te potencjały, które ja mam, które gdzieś tam udało mi się po drodze znaleźć, wykonałam taką pracę, żeby poszukać siebie. Czyli pojawiła się jakaś numerologia, portret astrologiczny, jakieś odnajdywanie talentów. I ta druga strona, ten głos duszy był tak silny, że on powiedział, że to jest dobry moment, bo w tych kryzysach właśnie my się często tak budzimy, żeby zrobić coś dla siebie i zacząć pracować z twoim prawdziwym potencjałem i zacząć nowy kierunek. No i wtedy na mojej drodze pojawiła się Pani Violetta. I Pani Violetta, ja pamiętam, bo to był jeszcze taki czas, nie dość, że w tej mojej branży w biurze było źle, to jeszcze takie ciężkie doświadczenia prywatne mi towarzyszyły, bo w 2019 roku zmarła moja mama, w 2021 mój tata miał taki wypadek, że myśleliśmy, że też przejdzie na drugą stronę. I zanim ten wypadek od taty nastąpił, to podjęliśmy się takiej inwestycji deweloperskiej. Natomiast tutaj za tą inwestycją, no, głównym, no to tak jakby powiedzieć mocodawcą czy osobą, która napędzała to wszystko, był mój tata, który jest związany z branżą budowlaną i ja miałam straszne lęki, co z tym zrobić. Tata na całe szczęście wyszedł z tego, można powiedzieć, że ja nie wiem, co oni mu zrobili na tym ojomie, ale wrócił zupełnie inny człowiek, zupełnie innym usposobieniem, no po prostu jest taka praca,
że to jest coś niesamowitego. I pamiętam rozmowę naszą z panią Violetą i opowiedziałam jej o tej historii z tatą, opowiedziałam o tej inwestycji, a pani Violeta mi powiedziała takie słowo, że nie mam patrzeć na wszystko to, co jest na zewnątrz, mam się skupić na tej sytuacji, że takie kryzysy, jakie nas dotknęły, no to, o czym mówię tutaj, o te kryzysy takie gospodarcze, tak? Że takie kryzysy już miały miejsce, że już był 2008 rok, że mam się tym nie przejmować, mam korzystać z wiedzy i zasobów, które mam jeszcze tutaj i tej pomocy, którą mam w tym moim tacie i mamy dalej iść w tą inwestycję. I pani Violeta, ja pani jestem bardzo wdzięczna, bo dzisiaj jestem na takim etapie, że być może w tym roku uda się to zamknąć i te lęki, które ja miałam na tamten czas, to jest Pani zasługa i pracy tutaj nad sobą, bo Pani daje konkretne narzędzia do tego, żeby tych lęków się pozbywać. Ja pracując w bankowości przeszłam szereg szkoleń różnych motywacyjnych, przeróżnych, bo jednak tam jest takie nastawienie, żeby ten pracownik był dobrze wyszkolony pod kątem sprzedaży, więc różnie to u nas wyglądało, ale tam często dużo się mówiło, było dużo fajnej motywacji, pompowania ego, a tam nie było narzędzi. A u pani Violety dostaje się konkretne narzędzia. I pani Violeta zawsze pyta, nie mów mi, co ty wiesz, tylko powiedz mi, co jest inaczej. Więc zaczęłam od tej historii z kolanami, bo dzisiaj jak ręką odjął, inwestycja się kończy, kolana nie bolą, ale zrobiłam jeszcze jeden ważny krok. Pani zawsze pięknie mówi o kolanach i pani zawsze mówi coś takiego, że w kolanach też jest brak błogosławieństwa. I jak ten mój tata wrócił z tych zaświatów, no ta relacja się po prostu nasza tak zmieniła, że ja mam wrażenie, że ja mam dzisiaj innego ojca, bo ja zawsze mówię, że ja pochodzę z bardzo dobrego domu, ale ten dom był chłodny. Natomiast mój tata przeszedł taką konkretną przemianę, że jest dzisiaj cudownym człowiekiem i poukładało mu się życie osobiste i ma inne nastawienie do swoich dzieci, jest bardziej ciepły, otwarty i ja nie miałam obaw i strachu, żeby podejść do taty i poprosić go o błogosławieństwo. Ja mówię, tato, pobłogosław mnie. Słuchajcie, on to zrobił. No i naprawdę, jak widzę dzisiaj, to cieszę się z tej pracy, którą wykonałam. I tak jeszcze chciałam wrócić do tego czasu takiego kryzysu, bo te kryzysy są w życiu każdego z nas. Ja się założę, że każda z nas przechodziła przez to, taki lęk i obawę o to, czy będzie miała za co żyć, jak pozamykają nasze biznesy. Teraz nas straszą tutaj ogromną inflacją, problemami, wiecie, finansowymi, że wszystko drożeje, ceny prądu i człowiek w pewnym momencie, ja sama miałam coś takiego jeszcze powiedzmy 2 lata temu, że człowiek już nie wiedział, co ma robić dalej. Czy ma inwestować w jakieś nieruchomości, czy ma kupować złoto, żeby móc z nim uciekać, jak trzeba będzie swój tobołek spakować i uciekać za granicę, bo będzie w Polsce wojna. Słuchajcie, miałam całą piwnicę zapełnioną zapalniczkami, słoikami, konserwami, no po prostu zapasów tyle. Rodzina na mnie patrzy jak na jakąś wariatkę, ale ja już dzisiaj wiem po 2 latach, że to był program, który mi się uruchomił do uzdrowienia i dzisiaj patrząc z tej perspektywy na te 2 lata wstecz, ja mogę powiedzieć, że jestem zupełnie innym człowiekiem, że to wszystko dzisiaj nieważne, co by się działo, nieważne jaki będzie miesiąc w pracy, ja dzisiaj działam z takiego zaufania, zaufania do pola, zaufania do tego, że jest coś więcej, że jestem zaopiekowana. I pamiętam, jak w którymś z pani wywiadów usłyszałam, że pani rekomenduje film Niebiańska przepowiednia. I to jak ja zobaczyłam ten film, to po prostu no to był jeden z piękniejszych filmów, jakie w życiu widziałam. I jeżeli my dzisiaj jesteśmy w tych lękach i dalej mamy pewne rzeczy do przepracowania i pewnych rzeczy się boimy, to w momencie, kiedy my zaczynamy ten wewnętrzny proces tej integracji tych wszystkich lęków, zaczynamy szukać, z czego te lęki pochodzą, zaczynamy odkrywać to w tematach rodowych, bo to nie są tylko nasze tematy, tak? Tylko to są przekonania, które my niesiemy od dzieciństwa, ale one są jeszcze do kilku pokoleń wstecz. I zaczynamy z tym pracować i zaczynamy podnosić swoje wibracje, to cudownie w tej niebiańskiej przepowiedni było pokazane, że ja się dzisiaj czuję, że ja jestem dalej w tym samym świecie, dalej ta sama wojna, dalej ten sam bełkot z telewizji, tak, który do nas leci, który generuje tylko strach i człowiek jak jest podatny na to, no to dalej jest w tych niskich wibracjach. Dalej wojna, dalej jakieś nowe, słuchajcie, nie wiem, pandemie, ale mnie to już nie rusza.
Naprawdę, cokolwiek by się działo na zewnątrz, ja już wiem, że ja sobie zawsze dam radę. I wracając do kolan, szkoła, czyli Akademia Psychobiologii, to był fantastyczny kierunek. Ja rekomenduję wszystkim moim koleżankom, że jak chcą w siebie zainwestować, i jedną z najlepszych inwestycji w życiu to nie jest złoto, to nie jest srebro, słuchajcie, tylko to jest wiedza. I to jest własny rozwój osobisty, i to jest to, na czym myśmy powinni budować. I w momencie, kiedy podjęłam ten pierwszy krok, zakończyłam pakiet B u pani Wiolety, no to stwierdziłam, że mam takie dary, że potrafię dobrze motywować ludzi, że przychodzi mi to z taką łatwością. Dwa, że też dobrze sobie radzę w tym życiu takim materialnym i pomyślałam, że jest tyle kobiet, które gdzieś tam żyją w takich trudnych relacjach, które nie wierzą w siebie, które są uzależnione od partnera i od jakichś takich, no, które często wchodzą w taką pozycję ofiary. I stwierdziłam, że ja chcę nieść tym kobietom światło. I ja im chcę pokazać, że można być samotnym rodzicem, który świetnie sobie radzi, który robi porządek. I chcę pokazać, że można. I to są właśnie wszystkie zasługi, które zawdzięczam pani Wioletta. Bardzo się cieszę, bo pani tutaj dużo tematów poruszyła. I te kolana, przecież to było podporządkowanie wtedy, tak? I bankowość, i deweloperka. No przecież jak się coś dzieje, to na tyle wstrząsa, że rzuca człowieka na kolana, rzuca ludzi na kolana. Czyli te kolana rezonują, bo nagle się trzeba podporządkować, tak? A podporządkowanie to będą kolana. No niewiele się zmieni, straszyć będą, a z tym, co możemy zabrać ze sobą, to rzeczywiście już pokazują, że już nieruchomości nie zabierzesz, czegoś tam jeszcze nie zabierzesz, srebro jest za ciężkie, złoto też. Natomiast to, co jest w nas, to my zawsze zabierzemy. I na przykład mój ojciec tak mówił: Wiola, tego tobie nikt nie zabierze, co masz w sobie. Gdziekolwiek wyjedziesz, gdziekolwiek będziesz, zawsze zaczniesz z tym, co masz wewnątrz, bo świat ci tylko odzwierciedli to, co masz w środku. To się pojawi na zewnątrz. Więc w tej metamorfozie, o której pani mówi, też był taki moment, że dotknęła pani tutaj prawego ramienia, tak? To pokazało, że wtedy pani zaczęła jakby oceniać siebie sama, tak? Co ja tutaj robię w tej przestrzeni, bo przecież wiadomo, że to jest no, specyficzny zawód, tak? I tam trzeba być dość męskim i trzeba w jakiś sposób też kierować tego klienta, tak? Bo jak jesteśmy w przestrzeni kredytów, no, ale wiele osób, które pracowały w tej branży, zaczęły czuć dyskomfort, który ja znam, ponieważ musiały ciągle i ciągle sprzedawać. I jeszcze mówić, że to jest super produkt. No ale przy takim oprocentowaniu, jaki to jest super produkt? To budowanie karmy, nie? Kiedy mówimy, weź to, super, świetnie. No kto chce mieć 10-15%? Tak, pani Wioletto, tylko ja jestem dzisiaj niezależnym doradcą, czyli nie mam tych planów, tych targetów sprzedażowych, które normalnie ma doradca w bankowości, bo my się musimy też z tym liczyć, że dokładnie tak jest. I dzisiaj patrząc na perspektywy tego potencjalnego klienta, no jaką my mamy szansę, żeby kupić sobie pierwsze mieszkanie i się uniezależnić, albo wybudować sobie dom bez kredytu. Więc robię to najlepiej jak potrafię. A mało tego, powiem pani taki fajny przykład tam z kilku dni wstecz. Przyszła do mnie pani, która po telefonie już wydawała się bardzo zalękniona. Taka, ja już czułam, że ona już była w kilku bankach, coś tam porównywała, ale duża doza nieufności. No i zaczynamy coś rozmawiać i gdzieś padło z mojej strony, albo ja czuję, że pani jest taka nieufna. Po czym mąż mówi mi tak: proszę pani, bo moja żona już kiedyś zrobiła mi taki numer, że była w banku, mieliśmy podpisać umowę kredytu gotówkowego, a ta pani doradca za bardzo się do niej uśmiechała i ona tego kredytu nie podpisała. A ja mówię: wie pani co? I tutaj przechodzę do projektu Cel, bo od razu mi się te lęki pokazały, że pani może mieć to wpisane w tym projekcie Cel. I zaczynam, jako doradca finansowy, zaczynam rozmowę z drugiej strony. A pani i pani gdzieś tam po zakończeniu tego spotkania mówi: wie pani co, ja bym się nigdy nie spodziewała, że przychodząc do doradcy kredytowego ja się będę czuła jak u psychologa. I to było takie fantastyczne, bo to są takie rzeczy, takie małe rzeczy, które cieszą mnie dzisiaj najbardziej. Tak, bo że ja mogę taką małą świadomość, taką iskierkę gdzieś tam rzucić komuś, nie?
Zgadza się, natomiast no, jakby są to dwie różne branże, tak? I w ten sposób nie możemy jakby prowadzić terapii, choćby dlatego, że mamy tutaj trochę inne cele, tak? Są inne cele. Natomiast no, ona też miała swoje mechanizmy, takie, które ją trochę zabezpieczały, tak? Że wysnuła wniosek, że nie zawsze jak ktoś z tobą miło rozmawia, to znaczy, że to będzie oznaczało dla ciebie dobrą inwestycję, nie? Choćby kredytową. Więc na pewno miała jakąś świadomość ta kobieta. Natomiast najważniejsze jest to, co jakby w pani wprowadziło przemianę, tak? Czyli inna świadomość i rozwój osobisty, tak? To, że dziś może pani zupełnie inaczej pokazać na przykład córce, tak, pewne rzeczy, bo już o tacie nawet nie wspomnę, jego dotknięcie sytuacji granicznej, tak, która wiązała się prawie z przejściem na tamten świat, spowodowało, że on się zmienił. Tak się ludzie zmieniają właśnie w tych sytuacjach dramatycznych, tak? I czasami to nie tyle ojom, czyli ta sytuacja, w której sobie uświadamiamy, że mogliśmy nie przeżyć. I to powoduje, że się bardzo zmieniamy, tak? Zwłaszcza ludzie, którzy są chłodni, biznesowi, tak, zarządzający, nagle dociera do nich, że nie będzie możliwości naprawienia tego w sytuacji, w której nie będzie życia. Więc tu bardzo fajna ta metamorfoza, o której pani powiedziała, u pani taty podziała się, tak? I również jakby pozwoliło to odbudować waszą relację, zacząć budować ją inaczej. Więc to są takie cenne rzeczy, które jakby wynikają z zaproszenia zmiany świadomości, tak? Zaproszenia psychobiologii. Natomiast to bardzo ważne jest, o czym pani powiedziała, te lęki, które. I to jest temat właściwie, o którym mówiłyście dzisiaj wszystkie panie. Lęki, które blokują ruch. Czy to jest ruch w ogóle w drodze do siebie, czy to jest ruch rozwoju, czy choćby to jest taki ruch, bo to jest po to robione, żeby człowiek nie robił nic, tak? Żeby nie kupował, żeby nie inwestował, bo no po co kupować dom, jak może w każdej chwili coś się stać, tak? Po co gdzieś inwestować, po co kupować jakieś działki, jak za chwilę się okaże, że to może nie jest nasz teren. Więc oczywiście, że to jest działanie, które ma cały czas ludzi utrzymywać w lęku, to co pani powiedziała, ma cały czas budować stres i niepewność, bo w takich czasach naprawdę tylko mocne jednostki będą dalej inwestowały, a reszta będzie doświadczała zatrzymanego ruchu, tak, bo nie wiadomo co robić, nie? Natomiast tak już było, 2007, 2008, to już wszystko było, no i było też w innych latach, więc to zawsze będzie. I teraz to osadzenie w sobie, żeby wyjść z tych lęków, zupełnie zmienia perspektywę. To, o czym pani powiedziała, że bez względu, co będzie się działo, to nie ma lęku. I oczywiście, że to rzeczywistość zweryfikuje, nie? Bo to przychodzi do sprawdzenia. Więc to jest bardzo cenne. No i cały czas jest w temacie dobrobytu, że taki wniosek na bazie tego, co powiedziała pani Katarzyna, że kiedy jest brak lęku, to rozwija się bogactwo, tak? Cokolwiek by to nie było. Jak się nie boimy, to się rozszerza, tak? Nasza świadomość, my się rozszerzamy, bo tak jesteśmy ściśnięte. No i o to chodzi niektórym, żeby człowiek był ściśnięty. Jak ściśnięty i jest w lęku, to będzie się bał. To nosa nie wychyli, tak? Bo będzie się bał. A kiedy się nie boimy, nie ma lęku, my się rozszerzamy i wtedy się otwiera też droga do bogactwa właśnie. Do naszego dobrobytu. Dokładnie, pani zawsze mówi, że trzeba robić swoje, tak, że kiedyś się bałam i nie robiłam, a dzisiaj się boję, ale robię. I nie wszystkie sytuacje są łatwe, tak, bo gdzieś tam w tej naszej branży też się czasami pojawiają jakieś kryzysowe sytuacje. Biuro dzielę z dwojgiem kolegów i jak oni zawsze, ja im zawsze mówię, cokolwiek by się działo, ja i tak spadnę na cztery łapy i oni czasami są w szoku, z jakich ja trudnych opresji wychodzę i załatwiam i tak, żeby było po mojemu. A wie pani dlaczego? Bo ja wysyłam zawsze taką intencję, że Bóg w działaniu i światło jest jedyną obecnością w tej sytuacji pomiędzy mną a tym klientem i wszystko się układa, a gdybym ja psioczyła, marnowała tą energię na jakieś takie agresywne zachowania, albo lękowe, albo ofiarne, To tego by nie było, tam nie byłoby rezultatu. No, czyli nauka w akademii czyni cuda. Tak. Tak jest. No, jesteśmy, ja czasami mówię, że mówiłam, że jestem szczęściarą i myślę, że tak możemy powiedzieć, że to, że w ogóle do nas ta świadomość zapukała, że nas kiedyś obudziła, no to
Czy można chcieć więcej, jeżeli to otwiera drzwi do wszystkiego? No, to jest niesamowite. Ja chciałam no, bardzo serdecznie Panią podziękować za to nasze spotkanie tutaj dzisiejsze, bo oczywiście czas nas w jakiś sposób troszeczkę jeszcze ogranicza, choć zazwyczaj nam biegnie w sposób taki piękny. No i chciałam podziękować za to, że podzieliłyście się, za Waszą obecność, za to otwarcie, bo to też jest pewien rodzaj odwagi, żeby przed jakąś ogromną publicznością, tak, której czasami nie znamy, powiedzieć tak dużo o sobie i o tej drodze. I ufam też, że te panie, które nas oglądają, te wszystkie osoby, które nas oglądają i słuchają, że w jakiś sposób odnajdą siebie. Więc ja zapraszam też do komentowania. Jeżeli panie, państwo odnajdujecie tutaj siebie w tych historiach, które opowiedziały dla nas pani Olga Majda, pani Monika Stec, pani Katarzyna Bom i pani Adrianna Tomalak, jeżeli poczuliśmy, że coś tutaj jest naszego, to po prostu napiszmy o tym. Tak, w komentarzu. Wejdźmy w taki swój sposób właśnie tej terapii narracyjnej, żeby się podzielić, że to jest do mnie podobne, tak? Bo pamiętam kwietniowe spotkania i też bardzo dużo pań zareagowało. Każda odnalazła się w obrazie innej historii. Więc mamy taką intencję. Chciałyśmy, żeby te nasze tutaj historie, ta nasza rozmowa, żeby weszły w rezonans, tak? Jeżeli komukolwiek pomogło i odnalazł siebie i coś tam kliknęło, no to jesteśmy bardzo szczęśliwe tak, z tego powodu, bo to serce się wtedy raduje. Bardzo serdecznie dziękuję, kłaniam się i oczywiście zapraszam wszystkie osoby, które chcą więcej na nasze kolejne spotkanie, tak? Ponieważ będzie kolejne spotkanie i jutro pojawią się panie, które będą opowiadały o swoich historiach właśnie z tą samą intencją, tak? Będą pokazywały swoją drogę do wewnętrznego dobrobytu, do więcej, do tego, co tak pięknie nazywamy naszą prosperity, tak? Czyli nasz dobrobyt. Pięknie dziękuję moim gościom i wszystkim osobom, które nas oglądały. Kłaniam się. No i oczywiście do zobaczenia na naszym jutrzejszym spotkaniu. Dziękuję.